No dobra. Zgadza się. Trzymaj kotek. Jeszcze raz was przepraszam. No zaufaliście mi, a ja was okradłem. Po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić, jak dowiedziałem się, że mam chorego synka, który może umrzeć. O, najważniejsze, że oddałeś. No, ja też nie wiem, co bym zrobiła, gdybym miała chore dziecko. No. Laura dobrze mówi. Człowiek w takich sytuacjach nie myśli trzeźwo. Dzięki. Dziękuję za wyrozumiałość. Jesteście wielcy. Tosia, przepraszam. Jesteś w stanie mi wybaczyć, że siedziałem cicho? Nie, no najważniejsze, że się wszystko wyjaśniło. Tak? Kochana jesteś. A właśnie, słuchajcie, bo nie wiem, czy nie przeginam, ale mam do was jeszcze jedną prośbę. Przyjęlibyście mnie z powrotem do pracy? Z chorym Stasiem ciężko mi będzie znaleźć jakąś sensowną robotę. Będę potrzebował kasy na leczenie. Laura? No, jak dla mnie, okej. Okay. No dobra, zgoda. Serio? Dziękuję. Tylko pod jednym warunkiem. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek będziesz miał jakikolwiek kłopot, to powiesz o tym otwarcie, tak? Jasne, szefie. No. Dziękuję. My tu jesteśmy jak rodzina. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. No. No, to załatwione. Nie rycz. Dobra, do pracy trzeba zamówienia złożyć. No, powiem ci, że niezłe show odwaliłeś. Myślałam, że to ja jestem mistrzynią dramy, ale ty bijesz mnie na przepobo. Co ci mogę powiedzieć? Wrodzony talent, inteligencja. Lata praktyki. Słuchaj, odpaliłabyś mi trochę tej kasy? Zwariowałeś. Ale powiedziałaś mi, że się odwdzięczysz. No to ciesz się, że wróciłeś do pracy. Ale ja niczego nie ukradłem. Cicho bądź. Dobra. Masz te 2000. Tylko to jest teliczka, nie prezent. Zabraj to. A, przeproś Andrew, bo nie dam rady jednak dzisiaj zostać. Widzimy się jutro. I nie będzie problemu, jak się trochę spóźnię, nie?